Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Gajewski. Pracuję w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Chciałbym opowiedzieć Państwu opowieści, którą wszyscy znamy, opowieści Henryka Sienkiewicza pod tytułem W pustyni i w puszczy. Żeby wnieść coś nowego do powieści, którą wszyscy znamy, wnoszę nową perspektywę, mianowicie będzie nią coś, co nazywam krytyką postkolonialną. Zaraz wyjaśnię, co mam na myśli. Najpierw przedstawię Państwu plan mojej prezentacji. Na wstępie powiem parę słów o powieści, o autorze. Omówię pokrótce, w bardzo zgrubnych zarysach, metodologię naszej analizy i podstawy teorii postkolonialnej. A potem przejdę do analizy elementów badanego dzieła, takich jak fabuła, czasoprzestrzeń, świat przedstawiony, a także postaci, które zaludniają ten świat. Następnie, zgodnie z porządkiem badania literackiego, badania dzieła literackiego, przejdziemy do próby interpretacji dzieła. Potem jeszcze wskażę Państwu dalsze lektury i na tym dzisiaj zakończymy. A zatem do dzieła. Henryk Sienkiewicz, jeden z naszych najwybitniejszych pisarzy. Tutaj widzą go Państwo jako 30-parolatka, jeszcze autora paru nowelek, jeszcze przed napisaniem swoich największych powieści. Nowelki chwytające za serce, Janko Muzykant, Latarnik, Sachem. I w Sachemie pojawia się element już egzotyki, który będzie ważniejszy, coraz ważniejszy w późniejszej twórczości pisarza. Powieści, trylogia, Quo Vadis, znane na świecie. No i w ogóle Sienkiewicz to jeden z najchętniej tłumaczonych i najszerzej znanych w świecie polskich pisarzy. Reportaże. Również świetna lektura. Warto pamiętać, że Sienkiewicz obok Władysława Tatarkiewicza jest uważany za wzorzec polszczyzny. Posługuje się, powiem, Sienkiewicz świetnym stylem. Twórczość uhonorowana Nagrodą Nobla w roku 1905. Już po powstaniu wszystkich powieści, jeszcze przed opublikowaniem i napisaniem W pustyni i w puszczy, która jest ostatnią, właściwie ukończoną powieścią pisarza. Warto może zauważyć, że jakkolwiek w naszym kraju czytanie nie cieszy się dużą popularnością, polonistyka nie jest uważana za ważną dziedzinę nauki, to jednak na świecie znani jesteśmy właśnie jako literaci. Jeden Nobel z chemii, jeden z fizyki Marii Skłodowskiej, jeden czy dwa pokojowe, żadnego z medycyny, żadnego z ekonomii, natomiast pięć z literatury. Po Sienkiewiczu to jeszcze Rejmont w 24, Czesław Miłosz w 80, Wisława Szymborska w 96, no i Olga Tokarczuk w zasadzie w 2018 formalnie, chociaż otrzymany w 2019. Tutaj Sienkiewicz już podczas swojej podróży do Afryki, która była bardzo nieszczęśliwą podróżą, pochorował się tam nieszczęsny Henryk. Spędził tam 4 miesiące, zwiedził właściwie dwa regiony tylko w Afryce, przemieszczał się pomiędzy nimi statkiem. Tutaj widzimy go wspinającego się na piramidę Cheopsa najprawdopodobniej. A oto marszuta podróży Sienkiewicza w Afryce. Spędził większość czasu w Egipcie, Kair, Aleksandria, Port Said, Suez. Opóźniła się trochę wyprawa, która miała być wyprawą przede wszystkim na safari ze względu na stan zdrowia. Już w pierwszym liście Sienkiewicz narzeka, że na swój stan zdrowia rozchorował się, dlatego też z pewnym opóźnieniem rusza statkiem do Zanzibaru i tam osiąga nawet pewne sukcesy w polowaniu. Pisze, że nastrzelał się do woli. Pisze, że zabił dwie papugi, gołębia, a także krokodyla.
Po kilku tygodniach nadrzecznego safari jednak stan zdrowia Sienkiewicza uległ znacznemu pogorszeniu i był zmuszony wracać do cywilizacji. Nie była to zatem do końca udana podróż. Nie był do niej zresztą Sienkiewicz chyba dobrze przygotowany. Powieść Pustyni w Puszczy, która powstaje dobrych 20 lat po tej podróży, nazywana jest przez jednych krytyków piękną opowieścią o zwycięstwie dobra nad złem. Inni mówią, że jest rasistowska, seksistowska, kolonizatorska. Ja natomiast spróbuję zaproponować Państwu jeszcze inną interpretację, jeszcze gorszą nawet można powiedzieć, a mianowicie widzę w tej powieści próbę narracji ludobójstwa, narracji niewypowiedzianej, narracji, której sam Sienkiewicz nie może z siebie wydobyć, nie chce sobie jej może uświadomić. W powieści, która na pozór wydaje się być radosną literaturą młodzieżową, zaczynamy dostrzegać pewne pęknięcia, ślady, które wskazują na mroczne, przerażające sensy kontrastujące z radosnymi kolorami, w jakich widzimy w Pustyni i w Puszczy. Mamy tłumaczenie francuskie, tłumaczenie angielskie, wietnamskie. Tę książkę, antologię opracowań naukowych dotyczących powieści Sienkiewicza serdecznie Państwu polecam. Żeby pokazać Państwu, żeby wydobyć na zewnątrz te wychylające przez pęknięcia sygnały, znaki ludobójstwa, zastosujemy podejście, które się nazywa teorią postkolonialną. Jeden z jego głównych twórców to Edward Said. Said, Palestyńczyk z pochodzenia. Said to po arabsku szczęśliwy. Choć nie wygląda na zbyt szczęśliwego Edward Said na tym zdjęciu. Uczony autor orientalizmu, rozprawy, w której, która właściwie inauguruje ową krytykę postkolonialną. Dużo mówią same motta. Pierwsze z Karola Marksa, z jego rozprawy dotyczącej zamachu stanu we Francji, który mówi o tym, o kimś, kogo się czasem nazywa subalternem, subalternami, czyli ci, którzy nie są dopuszczani do głosu, których język jest nam nieznany, których języka nie chcemy rozumieć nawet, nie chcemy go słuchać, pogardzamy nim trochę, mówimy, że jest za trudny, że właściwie jest do niczego niepotrzebny i że my właściwie sami dobrze wiemy, co oni chcą powiedzieć, mówimy za nich. Natomiast oni są jedynie przedmiotami naszej wypowiedzi. Drugi cytat z powieści wybitnego brytyjskiego męża stanu, Benjamina Disraeliego. Cytat ten brzmi: wschód to kariera. No bo rzeczywiście w owych czasach wyjazd na kolonię wiązał się ze znacznym nieraz awansem politycznym czy finansowym. W orientalizmie i w innych swoich rozprawach Edward Said stara się pokazać, że orientalizm akademicki, czyli badania orientalistyczne, jak również literatura piękna, która opowiada o Oriencie, to nie jest próba bezstronnego poznania Orientu czy jego przedstawienia obiektywnego, ale raczej zdominowania i zdobycia nad nim władzy symbolicznej. Na gruncie teorii postkolonialnej lektura tekstu orientalistycznego polega zatem nie na traktowaniu go jako opisu rzeczywistości, jako opisu Orientu, ale jako pewnej jego reprezentacji, reprezentacji zniekształconej, reprezentacji, która kieruje się raczej rządzą władzy, rządzą dominacji, aniżeli pragnieniem bezinteresownego poznania. Jednym z podstawowych elementów tak rozumianego orientalizmu, jego mieszkańcem jest człowiek wschodu, oriental,
Orientalczycy, czyli ludzie wschodu, to rozumiani esencjonalnie, mieszkańcy wschodu, splot naszych przekonań na ich temat, nigdy nie weryfikowany przez nich, ponieważ oni nie mają głosu, oni nie mówią, to my mówimy o nich. Jednym z takich ludzi wschodu jest kobieta wschodu. Said stwierdza, że to Flaubert stworzył stereotyp kobiety wschodu w swojej powieści Salambo. Wschód postrzegany jest jako pewna bajkowa kraina fantazji, która pozwala nam na spełnienie naszych pragnień, poczucie się jakoś inaczej, w jakimś innym świecie, w świecie, gdzie możemy być kim chcemy, być władcami, jak w świecie, co do którego być może mamy pewne obowiązki. Rudyard Kipling stworzył pojęcie brzemienia białego człowieka, przywoływane potem przez Josepha Konrada, Edwarda Saida. No i owo brzemię jest właśnie tym, co pozwala białemu człowiekowi wejść do kraju zamieszkanego przez obcego, przez inną kulturę, ale wejść nie jako partner, tylko jako hegemon, jako ktoś, kto będzie uczył, jak przedstawiciele innych kultur mają się zachowywać, w co mają wierzyć, jak mają zarządzać swoim państwem. Należy ich nauczyć higieny, należy ich nauczyć czytać, ponieważ oni są dziećmi, a trochę diabłami, więc odrobina przemocy jest tutaj jak najbardziej uzasadniona. Tutaj mamy właśnie pokazanych Johna Bulla i wujka Sama i ich brzemię, które tutaj niosą, stąpając po różnych kamieniach, tak jak ignorancja, opresja, zabobony, i niosą na własnych plecach pół dzieci, pół diabłów ku cywilizacji, która tutaj z jakimiś dwiema tablicami ich wita. Kolejne pojęcie, które przyda nam się do interpretacji tej powieści, ale również wszelkich tekstów, wszelkich wypowiedzi, to przeciwstawne pojęcia asymetryczne. No, nieco złożoną nazwę zaproponował Reinhard Kozelek, niemiecki historyk, filozof, metodolog historii, który zauważa, że wiele z pojęć, których dotychczas używamy nawet bezrefleksyjnie, takich jak barbarzyńcy, poganie, to pojęcia asymetryczne. To znaczy, że zawierają one w sobie pewien punkt widzenia i pewną ocenę. Mogą być postrzegane jako obraźliwe przez osoby tak określane. Takimi pojęciami są również nazwy takie jak czarnuch, murzyn. I teraz przejdę do analizy. Jest to niewątpliwie powieść drogi. Jeden z ulubionych gatunków, który potem zaowocował popularnym gatunkiem filmu drogi. Również Staś i Nel, ich podróż po Afryce trwa parę miesięcy. Marszruta jest nieco podobna do tej drogi, którą pokonuje Sienkiewicz. Mianowicie zaczynają tutaj Port Said, Fayum, gdzie zostają porwani, potem Chartum, Faszoda, gdzie zostają wysłani przez Mahdiego, góry Karamoja. No i tutaj gdzieś w okolicach Kilimandżaro napotykają swoich wybawicieli. Potem udają się do Zanzibaru i wracają statkiem do Port Said. Akcja powieści toczy się w czasoprzestrzeni historycznej i geograficznej. Egipt pod panowaniem tureckim, a faktycznie brytyjskim, jak znaczna część Afryki. Wybucha rewolta mahdystów walczących o niepodległość Sudanu. I to jest właśnie tło wydarzeń dla podróży Stasia i Nel. No tak, swoją drogą ta marszruta, nie wiem, czy Sienkiewicz to zaplanował, ale rzeczywiście przypomina dosyć symetryczne serduszko, nie wiem jak państwu. No, tutaj dla porównania trajektoria podróży Sienkiewicza. Oczywiście no, Sienkiewicz nie dostał się tam, gdzie Staś i Nel,
zostali zmuszeni się dostać i myślę, że on im po prostu zazdrościł i dlatego tę powieść napisał. Teraz powiem kilka słów o świecie przedstawionym utworu, a w szczególności o postaciach przedstawionych, go zaludniających. Sam początek powieści już powinien nas uderzać. Pierwsze, co się dowiadujemy z pierwszego zdania, to o tym, że jacyś zaptie, sama ta nazwa po polsku już brzmi no strasznie. Wszechwiedzący narrator wyjaśnia, autorialny, że są to policjanci. Domyślamy się, że są to policjanci lokalni, egipscy, arabscy. Aresztowali kobietę i jeszcze jej dzieci. Widać wyraźnie, że coś złego dzieje się w państwie egipskim, państwie arabskim, które akurat jest pod turecką teoretycznie, a praktycznie angielską okupacją. I teraz Arabowie, Beduini, którzy tu się pojawiają, wydają się okrutni, dzicy, zwierzęcy, wrzeszczą. Mahdyści, powstańcy sudańscy, którzy walczą o niepodległość Sudanu od Anglików, więc są w tej sytuacji dokładnie, w jakiej był Sienkiewicz i Polacy. Walczą o niepodległość własnego państwa przez Sienkiewicza, no, narratora powieści. Opisywani są jako spita krwią dzika horda, jako motłoch. Również uważa się, że nie Kreteńczycy, ale to właśnie Arabowie i Beduini, a w ogóle ludzie wschodu. Właśnie tutaj proszę zauważyć, mamy z owym człowiekiem wschodu do czynienia. Ludzie wschodu są kłamcami, ludzie na wschodzie chciwi są i przekupni. To jest właśnie ów orientalczyk, człowiek wschodu, o którym mówi Said. Czarni pływają jak ryby. Wydaje się, że to jest pozytywna cecha. Mea, która wchodzi po linię sprawnie, kojarzy się narratorowi z szympansem, jakby była rodzoną siostrą szympansa. Staś z kolei, który daje radę, określany jest mianem gimnastyka. Czarni są oczywiście łakomi. Kali, jak widzi uwięzionego słonia, to ma ochotę go natychmiast zjeść. Te opisy są, jak można się domyślać, sprzeczne wewnętrznie. Z jednej strony murzyni tutaj jawią się bojaźliwi, jako bojaźliwi i łagodni. Potem okazuje się, że wybuchają łatwo. Ten światopogląd nie musi być nawet spójny. On ma za zadanie czysto lokalną rolę rozwiązywania jakichś takich ideologicznych konfliktów. Czarni znowuż są niezaradni, leniwi. Dinah, piastunka Nel, podczas podróży Afrykanka, okazuje się, że nie jest w stanie zaopiekować się dziećmi i 14-latek musi tutaj stać się głową wycieczki. Niedbali, leniwi oczywiście, są jak niewdzięczne dzieci. No właśnie tutaj widzimy tą figurę pół diabeł, pół dziecko. Czarna skóra, czarny mózg, semiotyka kolorów tej powieści jest bardzo ciekawa. Staś mówi do Kalego, że jego mózg powinien być biały. Kalego, który już jest królem Wahima, który już wrócił do swojej ojczyzny. Natomiast jego podwładni mają mózgi czarne i Kali tutaj ma przejąć tą misję cywilizacyjną. Nic dziwnego, że sami czarni nie chcą już być czarni. Ma jest rozczarowana, że po zmianie religii, po przyjęciu chrześcijaństwa, jej skóra nie wybielała. Pocieszeniem jest zapewne dla niej stwierdzenie Nel, że skóra może nie, ale dusza jest już biała. A oto jeden z najsłynniejszych fragmentów powieści. Fragment, który urósł do rangi, można powiedzieć, toposu literackiego, nie przynoszącego chyba chluby naszemu językowi, ponieważ jak sam narrator zauważa, nie tylko Kalemu taka moralność była właściwa, jeśli w ogóle, ale jest to cecha ogólnoludzka. I politycy, i całe narody również w Europie takie poglądy może nie wygłaszają, ale wyznają.
chciałoby się powiedzieć. Oczywiście moralność Kalego, która wydaje nam się odrażająca, jest przeciwieństwem czegoś, z czym chcielibyśmy się utożsamiać, czyli moralności sokratejskiej, czy potem moralności Jezusa, że raczej chcielibyśmy zostać skrzywdzeni, aniżeli krzywdzić innych. Czarni dalej pokazani są jako naturalny sposób uniżający się wobec białych. Przy każdej możliwej okazji Fatma całuje ręce inżynierów, Kali pada na twarz przed dziećmi, rzuca się na kolana. Wojownicy nie wiedzą, czy mają padać na twarz, czy klękać. Dasibu, który zostaje wyzwolony, płacze po śmierci swojego pana i tak dalej. W końcu Staś i Nel okazują się bóstwami. Ostatecznie wódz pokonanego plemienia kładzie na swojej czarnej głowie białą nóżkę Nel i deklaruje, że właśnie chce być jej niewolnikiem. Biali. Co robią biali w Afryce? No, Staś i Nel, którzy zostali porwani od swoich rodziców, niepełnoletni, nawet poniżej 15 roku życia, jakoś czują się bezpieczniej. To co robią? Co będziemy robili, Stasiu? Mówi Nel, no bo jest oczywiście wiele młodsza. Staś się nie zastanawia, Staś wie wszystko. Co pierwsze? Nie bynajmniej jedzenie, czy jakieś wyratowanie się, ale po pierwsze misja religijna. Kalima są poganami. Trzeba ich oświecić, nauczyć wiary i ochrzcić, a dopiero potem jakieś próby uratowania się. Staś jest liderem mimo swego młodego wieku. Większość rzeczy w powieści w czasie ich podróży dzieje się na polecenie Stasia. Staś każe, rozkazuje. Gdy mają sprawdzić, czy we wnętrzu baobabu nie znajduje się jakaś groźna bestia, bardzo słusznie decydują się wrzucić zapaloną głownię. Oczywiście Staś nie robi tego samemu, w czym przejawia bardzo duży rozsądek, tylko polecam zrobić to nie Kalemu, tylko Mei oczywiście. Wszystko kończy się dobrze. Każe zachować worki wody na dzień jutrzejszy. Mimo że czarni, nazywani tu murzynami, przeciwstawiają się, no Staś wydał rozkaz uprzątnięcia ludzkich kości. Tutaj zaczynamy się zastanawiać właściwie, co my czytamy. I to będzie właśnie jedno z tych miejsc, o których chciałbym na koniec mówić, owych miejsc, pod których wyłania się prawda kolonializmu, czyli ludobójstwo afrykańskie, ludobójstwo w Kongo, ludobójstwo belgijskie. Staś wraca jako wódz karawany zbrojnej w europejską, dodajmy, broń, z elementami Afryki w postaci słonia, konie, no, nie ma wstydu. Jak na 14-latka, nie ma wstydu, proszę Państwa. Badaczki pokazują, w jaki sposób narrator właśnie ową swoją wszechwiedzę i autorytet konstruuje, pokazuje, że zna świat, o którym mówi, że Afryka nie jest mu obca, zna nawet wrażenia z języków afrykańskich. Afryka jest białą plamą. Właściwie nie tyle jest ona obca, co jest ona do zagospodarowania. Europejczycy czują się tam jak u siebie w domu, nadają napotykanym jeziorom czy jakimś innym formacjom geograficznym nazwy, jakie chcą, najczęściej znane z własnej ojczyzny, nie myśląc o tym, że już te miejsca mogą już mieć swoje nazwy nadane im przez ich mieszkańców rdzennych. Ewa Kosowska zwraca uwagę na paternalizm feudalny, na przeświadczenie o naturalnej nierówności ludzi, która leży u podstaw tego modelu narracji. No tutaj, co wspominałem, wiedza lokalna tubylców jest ignorowana. Lindę jest w misji geograficznej, podobnie jak Anglicy. Oni odkrywają, badają Afrykę, uważają, że człowiek jeszcze się tam nie pojawił. No właśnie czytamy tutaj trochę jakieś takie przerażające, no mniej lub bardziej, kupcy arabscy, którzy przyjechali z Suakimu, handlujący gumą, czyli kauczukiem i kością słoniową. Niewolnicy, o których się mówi, no właśnie, mówi się tam dużo o łowcach niewolników, natomiast nie mówi się tam o ich kupcach.
Ale przecież Staś przyszedł na czele karawany z powrotem do cywilizacji. Lindy również dostał 200 pangacji szczeliny mrocznego sensu. Ludzie z obciętą jedną nogą, jedną ręką. Narrator wszechwiedzący mówi, że byli to przestępcy, którzy zataili łupy albo złodzieje. Jakby nie zataili łupów, to wtedy by nie obcięto im tej ręki. No wiemy skądinąd, że w tradycyjnym szaria jest to kara dla złodziei. Ale w Afryce w tym czasie było to używane nie tylko przez Arabów, tego rodzaju kara, również przez Europejczyków. Najgorsi byli kupcy polujący na kość słoniową niewolników. Cenili jakieś wyprawy, chwytając tysiące ludzi. To właśnie po co oni chwytali tych ludzi? Niszczyli wsie, osiedla. Jedno z takich osiedli Staś i Nel napotkają. Wytłumaczone to jest w ten sposób, że po prostu to już tak jest w Afryce. Czasem jakiś gęsto zaludniony kraj następnego dnia jest pusty. No i spotykają dzieci taki właśnie taką chatkę, gdzie tu i ówdzie leżą kości i całe kościotrupy. Narrator nie przywiązuje do tego jakiejś wielkiej wagi, bardziej go interesuje zapach, jakiś zakwas mrówczany i okazuje się, że Siafu, straszliwe Siafu wyczyściły właśnie owe kości z ludzkiego mięsa i ze wszystkich, przy okazji szkodników takich jak boa nawet, także no, ludobójstwo, ale dzieci mogą bezpiecznie zagospodarować się w wiosce. Właśnie wtedy Staś każe uprzątnąć kości, co czynią. Chwilę później Nel mówi, że och, jest tutaj pięknie jak w raju, ale Afryka ogólnie nie wygląda dobrze z perspektywy narratora. To obóz śmierci, Lindy mówi, to trupiarnia, bo rzeczywiście leży wśród grupy umierających niewolników swych własnych. Kraina nędzy, głodu, zwierzęcych okrucieństw. Arabski brzeg to kraina śmierci, strona angielska brzeżyciem, natomiast tam, gdzie właśnie Arabowie. No Arabowie, no chwilkę. Spójrzmy jeszcze raz na tą marszrutę podróży Stasinel na owo piękne serduszko. Na czerwono zaznaczam tutaj Demokratyczną Republikę Kongo, która w tamtych czasach była nie państwem, chociaż nazywała się Wolne Państwo, Państwo Kongo, ale była działką taką, posiadłością czy plantacją niejakiego Leopolda II Coburga, który przy okazji był w tamtym czasie królem Belgii, tu jego pomnik w Brukseli. Między 1885 i 1908 Leopold eksploatował Kongo i importował stamtąd najpierw kość słoniową, a potem, gdy spadł popyt na kość słoniową, importował kauczuk. Wykorzystywana do tego celu była ludność lokalna. Panowały tam bardzo surowe warunki pracy. Pospolitą karą było obcięcie rąk, jak również po prostu zabicie. Od historycznie oceniają, że zginęło tam pomiędzy milionem, a nawet 16 milionami osób. Jest to jedno z największych ludobójstw w historii ludzkości. Najprawdopodobniej mało znany, jedno z najmniej znanych. Polecam Państwu serdecznie książkę Adama Hochschilda, która te wydarzenia opisuje. I wydaje mi się, że te elementy tego ludobójstwa gdzieś w pewnych miejscach tej przepięknej, sielankowej powieści drogi się wyłaniają w postaci ludzkich kości. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że podczas lektury dzieła literackiego warto zwracać uwagę nie tylko na to, co widoczne na pierwszy rzut oka, co bije nas po oczach, ale także na elementy marginalne, ukrywane, może odsuwane nawet z pola naszego widzenia przez narratora, który podsuwa je, ale jakby trochę wbrew sobie. Na zakończenie mojej prezentacji chciałbym polecić Państwu kilka lektur, wskazać książki, z których korzystałem. Po więcej materiałów i informacji zapraszam na moją stronę.
Bardzo dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.